Wybitny polski kardiochirurg ofiarą fałszywej kampanii reklamowej. Profesor Andrzej Bochenek od 2 lat walczy z dezinformacją, jaka pojawia się w sieci, a której celem jest świadome wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów. Kardiochirurg podkreśla, że chcąc chronić swoich pacjentów, musi tę sprawę nieustannie nagłaśniać. Apelowałem prawie przed 2 laty o tym, że niestety, ale mój wizerunek jest wykorzystywany do reklamy leków. Ciągle pojawiają się mnie pacjenci, którzy pytają się mnie, czy lek, który jest reklamowany w internecie, faktycznie jest sygnowany moim nazwiskiem. Więc chciałem jeszcze raz wszystkich przeprosić za to, że ktoś wykorzystuje moje nazwisko i upewnić wszystkich, że żadnego leku nigdy nie rekomendowałem. Przy tej okazji warto podkreślić, że takich praktyk zabrania artykuł 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, mówiący o tym, że lekarz tworzy swoją opinię zawodową jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, a na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych nie powinien wyrażać zgody. Ten, kto zgody takiej nie wyrażał, a do nadużycia doszło, może szukać pomocy w odpowiednich instytucjach. Lekarz i lekarz-dentysta, którego wizerunek zostanie nielegalnie wykorzystany, może zgłosić się do Śląskiej Izby Lekarskiej, do Rzecznika Praw Lekarzy działającego przy naszej izbie, a także do Zespołu Radców Prawnych SIL celem otrzymania pomocy prawnej. Profesor Bochenek podkreśla, że z fałszywą reklamą suplementów usiłuje walczyć, jednak to bezskuteczne, bo jak mówi państwo, nie może nic z tym zrobić. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest czasochłonne, jednak czasami wydaje się być najbardziej skuteczne. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ktoś wykorzystuje bezprawnie nasz wizerunek, mamy możliwość wezwania takiej osoby do zaniechania tego typu czynności, usunięcia skutków takiego naruszenia, a następnie wystąpienia o zadośćuczynienie do sądu powszechnego. Tak naprawdę mówimy cały czas tylko i wyłącznie o odpowiedzialności finansowej za naruszenie dóbr osobistych. Należy pamiętać o tym, że lekarz jest to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego, no i wykorzystywanie jego wizerunku wbrew tak naprawdę jego woli godzi w zaufanie tak naprawdę względem takiej osoby, no i podważa jego autorytet, który jest tak bardzo potrzebny przy udzielaniu świadczeń leczniczych. Do profesora Bochenka wciąż zgłaszają się pacjenci, którzy uwierzyli w fałszywą reklamę. Dlatego wybitny lekarz kolejny raz apeluje o rozwagę i lekceważenie podobnych treści w sieci.